Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj mam urodziny. A co się wiąże z urodzinami? Prezenty. A jakie prezenty ja dzisiaj dostałem na moje urodziny, to dzisiaj zobaczycie. No i od razu wam powiem. Dzisiaj zamiast tego filmu miał być urodzinowy live. No ale niestety wiecie, co się wydarzyło. Wczoraj też miał być live ze zbierania pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale ja dzisiaj mam prezenty, pokażę wam, co dostałem. Taki specjalny odcinek urodzinowy, także zapraszam was do oglądania. Ale zanim zaczniemy, jeszcze warto wspomnieć, w filmie dzisiaj występuję. Występuję w bluzie Lego. Zobaczcie sami. To też dostałem właśnie na urodziny. Naprawdę fajnie to wygląda. No można powiedzieć, że full color trochę. Także to jest już pierwszy prezent. No i zapraszam was do hola urodzinowego z moich prezentów. Ale zanim przejdziemy do hola, to zobaczcie jeszcze, jaki miałem tort. I zgadujcie, co mogłem sobie wymarzyć, zdmuchając świeczkę. Zgadnijcie, jakie życzenie pomyślałem. Pierwszy prezent od moich rodziców właśnie oglądacie. Ale czy chcecie zobaczyć, co jeszcze od nich dostałem? Uwaga! Świetny hełm, tym razem z Batmana. I już wam pokazuję, bo jest to piąty hełm w mojej kolekcji, jeśli rękawice nieskończoności możemy nazwać hełmem. Mam hełm szturmowca, mam hełm szturmowca śnieżnego, te akurat były ze Star Warsów, jeszcze mam ze Star Warsów hełm Boba Fetta. O, może tutaj, chociaż go nie będzie widać, o, może coś w taki sposób to ustawię. No i moim piątym zestawem z tej serii jest rękawica nieskończoności. I powiem wam szczerze, mega dobrze, że ją kupiłem w 2021, bo jego cena wzrosła o 60 zł katalogowo. Jest to dla mnie trochę masakra, no teraz ta cena mocno poszybowała. No i mega się cieszę, że ten zestaw mogłem mieć w swojej kolekcji. I teraz cieszę się, że udało mi się go zakupić w 2021. Ale dobra, wróćmy do hełmu Batmana, ponieważ o nim jest dzisiaj film. Może tutaj sobie przestawię, żeby mieć po prostu więcej miejsca. No i zobaczcie ten piękny hełm. Tak jak mówię, już czwarty hełm w mojej kolekcji, nie licząc rękawicy Thanosa. No i jest tu Batman. Fajne kolorki, ciekawie podoba mi się ten granat szczególnie, bo jeszcze czegoś takiego nie było. Tutaj nawet jest z tyłu pudełko odwzorowanie w klockowej wersji i w wersji rzeczywistej, tak jak to bywa w Speed Championsach na przykład. A jeśli o Speed Championsach mowa, to jeden Speed Champions dostałem od mojego kolegi i jest to McLaren. Ale ja teraz tych wszystkich hełmów się pozbędę i już wracamy z kolejnym zestawem ze Speed Championsów. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego hola, gdzie pokazywałem moje samochody, które ostatnio zakupiłem, to jest kolejny Speed Champions do mojej kolekcji. Także ja teraz odsyłam was do filmu, jeżeli go nie oglądaliście. No i ten naprawdę mi się tu podoba. Jest to McLaren z serii Speed Champions, McLaren Elva, naprawdę świetny model, piękny kolor. Tutaj, tak jak już mówiłem, w Speed Championsach zawsze Speed Championsy charakteryzują się tym, że na tyle pudełka mają rzeczywistą wersję i wersję klockową. Naprawdę jest to mega dobre. Jak już jesteśmy przy moich kolegach, to zobaczcie, co dostałem od kolejnego. Dostałem motor z serii Creator 3 w jednym, naprawdę bardzo fajny zestaw. No akurat tak się złożyło, że ten zestaw już mam w swojej kolekcji, no ale na pewno druga sztuka mi nie zaszkodzi. Może kiedyś gdzieś będzie do wygrania w jakimś konkursie. Naprawdę bardzo ładnie podoba mi się ten motor. Tak jak mówię, jeszcze go nie zdążyłem swojego modelu nie zaprezentowałem wam na filmie, a już dostałem drugi. No ale trzy alternatywne wersje przedstawiają co innego. No i naprawdę mega mi się to podoba. Tak prezentuje się on z przodu. No i zobaczmy jeszcze na tył. Tutaj są te alternatywne opcje i powiedzcie mi, która wam najbardziej się podoba. No moim zdaniem wygrywa ten motor. On jest naprawdę kozacki. Chcecie zobaczyć, co przyniósł mi mój kolejny znajomy? Zestaw w tym momencie najmniejszy, ale jak się tutaj nie cieszyć, skoro jest to Lego Ninjago, a mianowicie Lego Ninjago Legacy. Odnowienie zestawu z czwartego sezonu, tą starszą wersję również mam w swojej kolekcji i fajnie też teraz ułożyć taki sam i porównać, może kiedyś takie porównanie wleci. Naprawdę super zestaw, mega mi się to podoba i on jest za 40 zł, a naprawdę dostajemy tutaj fajną figurkę Lloyda, no i niewielki pojazd. No i na moich urodzinach nie mogło zabraknąć kolejnego prezentu od mojego znajomego, a są to trzy saszetki. Dwie z 22 serii, czyli będzie co odpakowywać na openingach, oraz jedną z Looney Tunes. Ja te saszetki też sobie dokupię i będziemy mogli otwierać to na openingach.
Także trzy saszetki w taki sposób się prezentują. Ja jeszcze ich nie macałem, dlatego będzie na pewno zdziwienie na filmie. Także wyczekujcie, bo na pewno opening z serii 22 się niedługo pojawi. Przechodzimy dalej, no i mamy, może zacznijmy od tego stosunkowo mniejszego zestawu, a jest to Baby Yoda The Child. Zestaw naprawdę piękny i gdy ja go odpakuję, położę sobie na półce, świetnie będzie się prezentował. Wygląda to mega epicko, no zresztą przyjrzyjcie się sami, jest piękny. Wiem, że dużo osób ma ten zestaw i dużo osób zachwala. Również są jakieś niewielkie funkcje bawialne, mianowicie poruszane uszy. Można tutaj konfigurować to we własnym zakresie. No i również figurka The Child, co też jest naprawdę bardzo fajnym smaczkiem dla kolekcjonerów. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. No i jest to pierwszy prezent od moich dziadków. No i jeszcze został mi jeden prezent od moich dziadków, dlatego możemy w sumie się zaraz z niego zabrać. Czas, żeby pokazać wam prezent od moich drugich dziadków i będziecie na pewno zaskoczeni, ponieważ jest to zestaw z serialu QRI. Chcecie wiedzieć, dlaczego poprosiłem moich dziadków o ten zestaw? Musiałem ich trochę naprowadzić, ponieważ oni pierwszy raz słyszeli taką nazwę QRI. I ja powiem wam szczerze, że również. Czy widzieliście kiedyś w ogóle ten serial na oczy? Ja jeszcze nigdy tego nie oglądałem. No może ten zestaw mnie do siebie przekona, ale kupiłem go głównie pod elementy, ale zanim do tego przejdziemy. Powiem wam cenę katalogową tego setu. 450 zł kosztuje katalogowo bez jednego grosza. A moi dziadkowie, w sumie poprosiłem moich dziadków, żeby wyrwali ten zestaw za 270 zł, co jest o połowę taniej niż cena katalogowa. Super zestaw, już wam mówię dlaczego. 7 minifigurek, w tym 10 torsów, bo jeszcze 3 tutaj wiszą na wieszaku. Super to wygląda. Ilość cegieł, to jeszcze na recenzji będę musiał sprawdzić instrukcji, ile dokładnie ich tutaj się znajduje. No ale jest naprawdę bardzo dobrze. Mamy cegły w kolorze białym, jeszcze z takimi się nie spotkałem, dlatego to będzie dla mnie nowość. I mamy cegiełki w kolorze jasno-szarym albo grafitowym. Raczej nie, to jest jasno-szary, bo tutaj te panele są grafitowe, dlatego to jest jasno-szary. Świetnie, świetnie to się prezentuje i już wam tłumaczę, co chciałbym zrobić z tym zestawem. Pamiętacie, jak budowałem paryską restaurację? Pewnie tak, ponieważ to robiłem ostatnio. No i postanowiłem zbudować kolejny modular. Jeszcze wam nie zdradzam dokładnie, ale powiem wam, że do tego modulara będzie mi potrzebny ten zestaw. No i jeszcze prawdopodobnie zakupię kubek Pick a Brick, ponieważ moje zapasy klocków teraz po budowaniu paryskiej restauracji mocno się skurczyły. Nie, naprawdę super zestaw. 7 minifigurek to tylko dopełnienie to, o czym już wspominałem. Masa akcesorii, mega, mega mi się to podoba. I za taką cenę, 270 zł, za tą cenę wyrwali moje dziadkowie ten zestaw. Naprawdę jest super i polecam ten zestaw. Podobają wam się moje prezenty? Przejdźmy do podsumowania. Super prezenty, dziś skończyłem 13 lat. Ale jeszcze wam, widzowie, chciałbym mega podziękować, ponieważ dostałem super odzew na Discordzie, na Instagramie, na YouTubie, a nawet na mailu. Wysyłaliście mi życzenia, za co mega, mega wszystkim wam z osobna dziękuję. Za mną super rok i to wy motywowaliście mnie do dalszej roboty. Co do tych zestawów, mam już mega, mega plany, szczególnie do tego zestawu z Creator Expert. Super, super rok z wami przeżyłem na YouTubie, czy to też na Instagramie, ponieważ Instagrama też od niedawna prowadzę, jeżeli możecie, to wpadnijcie i na przykład zaobserwujcie. Mega wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie słowo prezent, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!